Historia powstania tej książki jest z jednej strony to tak naturalna, z drugiej strony to bardzo dziwne nagranie. W 99 roku wychodziła w Lubinie, moim zdaniem, najlepsza gazeta, przynajmniej zapowiadało się. To może być najlepsza gazeta Rozmaitości. To była gazeta bez żadnego określonego profilu politycznego. To była gazeta, w której zarówno miał pan, powiedzmy, wiadomość o tym, że nad boiskiem w tym w Polkowicach UFO widziano. Fakt. Tak, notabene potwierdzone później przez obce źródła, chyba, ale to nie jeszcze. Ale równie dobrze w tej gazecie miał pan fragmenty pisanej powieści przez pana naczelnego, przez Stadia Stojka. W tej gazecie między innymi zacząłem pisać sprowokowanie przez jednego z właścicieli tej gazety. Takie króciusieńkie wspomnienia. To się wzięło, bo to w ogóle nie dotyczyło samej sekcji. To był czas, kiedy to Zagłębie przeżywało, o Boże, cały kataklizm. Likwidowano sekcję, zresztą zlikwidowano skutecznie prawie wszystko. Zostały dwie piłki i na tym się skończyło. Ciężary, boks, lekka atletyka, nie ma tego, ping-pong, a to była pierwsza liga. I namówiono mnie, żebym pisał o tym, napisał o tych właśnie, którzy tworzyli tutaj ten sport. Czyli no, to już wtedy prawie przed 20 lat. Siłą rzeczy pisałem o tych, których znałem najlepiej. I to nie jest żadną nowością, że ci, których prowadziłem od początku, od pierwszej godziny wręcz, oni byli mi najbliżsi, oni byli mi najlepiej znani. A na dodatek, znów mówię, miałem często szczęście w życiu. To były niesamowite sylwetki. To byli goście. To była nie przypadkowa zbieranina chłopaków, ale naprawdę zbiór indywidualności. Oni wszyscy byli tacy sami, a każdy był zupełnie inny. Oni tworzyli taką pakę. To wydaje się wręcz chwaleniem tylko, ale na obiektywizm swojego spojrzenia, to znaczy uważam, że obiektywizm mojego spojrzenia to może być ten fakt, że jednymi z pierwszych, o których pisałem, to byli wcale nie moi zawodnicy. No nie, pierwszy był akurat mój zawodnik, to był Rysiek Car. Ale pisałem o tych, którzy tworzyli tu sport, o tych działaczach. Stąd pojawił się Garbaczewski, stąd pojawił się Kuszczak, potem, a to wiele lat potem już, z prezesem Wołoczyńskim przeprowadziłem taki właściwie wywiad, to nie wywiad, to rozmowy, o której się dowiadywałem wiele rzeczy szokujących dla mnie, bo właśnie, bo to był też do mnie niesława mogła powodowała, że chciałem o nim pisać. Ich indywidualność. To, że to były sylwetki, które wstydem dla Lubina jest, jeżeli o nich się zapomina. 90% ludzi w Polsce przez bokserów, piłkarzy, ciężarowców, piłkarzy ręcznych dowiedziało się, że w mieście, że w Polsce jest miasto Lubin, a nie Lubinie Legnicki.
Przecież ja pamiętam, jak ja przyjechałem tutaj i cały czas operowałem tym Lubin. I Kazik Paździor, który był takim purystą językowym i zwrócił mi tak delikatniutko uwagę, że wiesz, ale to nie jest, nie mieszkasz w Lubiniu, tylko w Lubinie. Mówię zaraz Kazik. No Lubin Legnicki, to mieszkasz nie w Lubinie, tylko w Lubiniu. Ale to nie jest Lubin, tylko Lubin, jak Lublin Raglin. I nie ma Legnicki, bo teraz się tutaj u nas mówi Legnica koło Lubina. No i w każdym razie bardzo wiele ludzi nauczyło się chociażby prawidłowo mieć nazwę naszego miasta. Naprawdę to było miasto ambitne, miasto, które na dodatek miało wykorzystać w bardzo dobry sposób tą szansę, którą miało. Nie w pełni wykorzystało. Tu można było zrobić dużo więcej. Możemy tylko, jeżeli w ogóle możemy powiedzieć, to będzie historia ludzi. Historia ludzi, których pan znał bardzo dobrze. Tak, tak. Wszystko to są ludzie, których znałem z autopsji. Mało tego, chyba no, nie jestem zrozumiały, ale ludzie, których uważałem za przyjaciół, których uważam, to są ci, bo wie pan, ja o 60-parolatkach obecnie, ja ciągle mówię, to są moi chłopcy. I nie ma mowy, żebym zmienił kiedykolwiek sposób myślenia o nich. Piszę oni o tych, którzy wpisali się, uważam, w sposób bardzo widoczny. I to wcale nie to, że oni zdobywali tytuły, że oni rozsławiali ten Lubin. Ale oni w tej naszej sekcji byli często niezastąpieni. Nawet ci, którzy już bardzo rzadko występowali. Bardzo rzadko. Taki Piotruś Konicki. To był starszy zawodnik, przeszedł po różnych doświadczeniach, ale on był jednym z twórców tej atmosfery. Gdyby nie Jinx, Piotr Konicki, nie byłoby tego takiego awansu rok w rok. Myśmy przeszli jak burza.